stale bieżące zabrać głos, to zachęca. Nie wiem, panie zgłaszą jeszcze na dyżurze, to i myślę, że jeśli radni będą mieli żadnych zgłoszeń, to udzielę panu głosu, a jak będą mieli, to poradę. Czy radni ma jakieś punkty? Proszę. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę w sprawach komunikacji, bo są takie, że ulica Siemaszki, Zdrowa, Bobrzecka, tam mieszkają starsi ludzie, bo to już od 32 lat. To osiedle jest niestety. Coś takiego jest, że Urząd Miasta coraz bardziej ogranicza komunikację na chodnikach. Już teraz jest tylko autobus 164, 132 jeździ w dni powszednie i ci starsi ludzie, żeby dojść do szpitala Narutowicza czy tam do Bratysławskiej, to naprawdę mają problem. Ja proszę, żeby po prostu zwrócić uwagę, że w tym obszarze mieszkają ludzie starsi i nie można tak zupełnie ich całkowicie pozbawiać środków komunikacji i zostawiać z jednym autobusem. Dziękuję. To przyjmuję oczywiście jako głos do dyskusji w punkcie 6b, czyli w sprawie zmian komunikacji. Jako, że żaden radny inny się nie zgłosił, oddaję głos kolejnym naszym gościowi. Proszę. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Roman Jarosz. Jestem mieszkańcem osiedla Tonie, a konkretnie ulicy Gajek. Chciałbym Państwa bardzo prosić o interwencję w tym temacie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Gajek. Jak Państwo doskonale wiecie, ulica Gajek stała się w tej chwili łącznicą pomiędzy ulicą Łokietka a ulicą Jasnogórską. I ta ulica na swoim odcinku, czy potoczek do starej węgli autobusowej, nie ma pół metra chodnika. Są tam dwa przystanki autobusowe oraz mieszkają, jest wiele domów mieszkalnych, gdzie mieszkają osoby. Część osób porusza się samochodami, a więc ten problem ich nie dotyczy. Natomiast część osób starszych i rodzin z dziećmi po prostu jest troszkę wyrzucona poza nami. Proszę Państwa, z powodu prac z ulicą przy rondzie Ofiar Katynia, teraz przy Ikei tam jest przebudowywany węzeł, to już się wstrzymało, widzę teraz, ale jak był przebudowywany oraz gdy budowana jest galeria Bronowice i tam już się zaczynają robić korki, cały ruch, który idzie na Olkusz, idzie ulicą Gajek. Idzie ulicą Gajek. Wiecie Państwo, jak mama mi zgłaszała ten problem, nie do końca go czułem. To musiałem zostawić u mechanika samochód na dwa dni. I musiałem powiedzieć komunikacją miejską. I okazało się, że nie za bardzo można dojść do domu, czy stanu. Ja tą sprawę już na ręce pana Grzegorza Kuczyńskiego, kiedy składałem w 2009 roku, już ten temat był poruszany i był. No i po prostu on jakoś tak sobie gdzieś tam żyje w przestrzeni, ale nic się z nim nie działo. I tak jak mówię, jest ogromne zagrożenie. Miałem wielką nadzieję, bo gdzieś w dokumentach przeczytałem, że znalazły się środki na ulicy Gajek. Natomiast moja radość szybko została zgaszona, bo okazało się, że jednak ulica Gajek nie będzie przebudowywana, bo będzie robiona kanalizacja. Znaczy, z tego co wiem, to wodociągi powiedziały, że, znaczy inaczej, miasto powiedziało, że wodociągi mają robić kanalizację, a więc ulicą Gajek robić nic nie będziemy, bo to bez sensu. Natomiast z drugiej strony Państwu powiem jedną rzecz. Ja od 15 lat jestem członkiem komitetu wodno-kanalizacyjnego w Toniach i ciągle słyszę co dwa lata, że za dwa lata już będzie kanalizacja. I wiecie Państwo, i tak, ja boję się o jedną rzecz. Że spotkamy się tutaj albo będziemy rozmawiać później przed telewizją, gdy dojdzie do tragedii. No tak jak mówię, ja za chwileczkę będę wnioskował do Państwa o jedną rzecz, ale tak jak mówię, żebyśmy kiedyś nie zaczęli dyskutować, że ktoś zginął, bo na tej ulicy już była tragedia, zginął, był wypadek samochodowy, zginął człowiek. Pomiędzy godziną 7.30 a 9 oraz pomiędzy 16 a 18 przejście tą ulicą nie istnieje dla pieszych. Jest w tej chwili lato, a więc ludzie starsi i dzieci uciekają na pobocze, ale jak w zimie pługi odgarną śnieg, idzie się ulicą. Idzie się, proszę Państwa, ulicą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, na ulicy Gajek, na starej pętli autobusowej, kiedyś tam była wiata przystankowa. W 2005 roku MPK zlikwidowało pętlę i wycięło wiatę przystankową. Postawiło przystanek, proszę Państwa, przepraszam, w takiej kałuży błota, tego pewno nie będzie widać, w wielkiej kałuży błota postawiono przystanek,
A więc sąsiadami co zrobiliśmy? Przestawiliśmy ten przystanek w inne miejsce, żeby stać w suchym i zrobiliśmy ławkę, zbiliśmy ławkę, natomiast RPK zniszczyło tą ławkę, bo nie było pozwolenia. Ale mniejsza ławka. Został zrobiony peron przystankowy w jednym miejscu i jest fajny. Natomiast znów od 2005 roku proszę o wiatę przystankową, żeby ci starsi ludzie, matki z dziećmi mogły gdzieś się schronić. Jak tutaj Państwo w 2005 roku Rada Dzielnicy podjęła uchwałę i tutaj mam ją zapisaną w następujący sposób. W paragrafie pierwszym, punkt 5. Przystosowanie przez MPK przystanku autobusowego przy ulicy Agali, Stara Pętla do potrzeb pasażerów. I tu jest korespondencja z prezydentem, ze zarządem infrastruktury komunalnej, etc., etc. Mamy dopiero 7 lat. Przystanku jak było, tak nie ma. Mówią mi tak, zostanie tam zniszczony, rozwalony przystanek, bo tam jest od ludzi. Ja powiedziałem, postawcie blaszaną budę. Ja mówię, postawcie blaszaną budę. Jak nie możecie, to ja taką budę na własny koszt wykonam. Nie, bo pan nie ma uprawnień i pan nie ma planu. To co mam zrobić? Kolejna rzecz, która się udało prowadzić, to z panem Grzegorzem, jak rozmawialiśmy, udało się na ulicy Gali jedno lustro ustawić. Jedno lustro ustawić, że można wyjechać z posesji. Na ulicy są firmy, które funkcjonują i jest, tam jest zakręt pod kątem 90 stopni. Proszę Państwa, no wyjazd z posesji jest bardzo utrudniony, ale powiedzmy, kierowca musi zdać radę. Mam do Państwa wielką prośbę. Po pierwsze o wizję lokalną na ulicy z udziałem policji, straży miejskiej, ZIKID-u, radnych, tylko proszę Państwa bardzo o taką wizję lokalną w godzinach 8 rano, godzina 17 i mam propozycję taką, żeby zabawić się w taką zabawę. Jedna grupa idzie od Bronowic do Toń, druga od Toń do Bronowic i to będzie wyzwanie dla Państwa. Proszę mi uwierzyć, że wyzwanie to jak są gry komputerowe i stara się człowiek przeżyć, tak myślę, że Państwo spróbujecie przeżyć. Na połowa zginie. No, wie pan, może wtedy zrozumiemy problemy. Ale potwierdzam, to jest tak. Proszę Państwa, co jest przykre, ja ten problem tak samo starałem się zgłaszać policjantom, którzy na pętli autobusowej kontrolują samochody. To była nie drogówka, tylko była policja normalnie, a więc nie drogówka. Pan mi powiedział, że to nie jest jego kompetencja, co mi stało się strasznie przykro. Bo ja uznaję, że jeżeli istnieje zagrożenie zdrowia i życia, to każdy obywatel ma to prawo zgłosić, a tym bardziej służbom mundurowym, tak jak i straży miejskiej. Tak samo panowie ze straży miejskiej, którzy tam się pojawiają, no nie pomogli. A więc moja wielka prośba, żeby nie przedłużać, bo czas jest bezcenny. Proszę bardzo o pomoc dla nas. Albo powiedzcie nam, co mamy zrobić, żeby tą sprawę załatwić. Bo gdzie się udaje, to słyszę, że się nie da, nie ma pieniędzy, nie da się. Ja Państwu powiem, jak ja podchodzę do takiego tematu. Bo mogę tutaj dzisiaj też usłyszeć, natomiast w firmie, w której pracuję, szef mi się pyta, nie mów mi, czego się nie da zrobić, tylko zastanów się, jak to zrobić. Zastanówmy się, jak to zrobić. Bo tak jak mówię, nie chciałbym, żeby tragedia była powodem do następnego spotkania. Dziękuję za poświęcony czas i proszę Państwa o wysłuchanie i o interwencję w tym temacie. Ja udostępnię w każdej chwili korespondencję z wszystkimi urzędami i jestem do Państwa dyspozycji w wszystkich sprawach związanych z ulicą Gali. Dziękuję bardzo. Zmęczenia Państwa, by się tak naprawdę Pan nie był wcześniej na dyżurze, temat nieznany, ale patrzę, że tak też się z tym zapoznaliście. Jeśli chodzi o tą wiatę, to już pismo mam przygotowane, żeby spróbować się no, starać, bo MPK zawsze stawia ileś tych wiat. Jedną bodajże w tej kadencji udało nam się już ściągnąć na tak zwane od ludzi, więc jest to jakaś istotna. Natomiast nie wiem, czy będą chcieli się powiedzieć trochę ci radni, na pewno pan Grzegorz, bo w jakiś sposób został powołany do tablicy już mówił, że z panem Filem byłem właściwie wczoraj. Wczoraj byliśmy na ulicy Łokietka o godzinie 17, ale zaraz przy skręcie do ulicy Gali i mogę się potwierdzić to, co pan powiedział odnośnie natężenia ruchu, bo co prawda byłem tam w świetlicy i rzeczywiście nie wchodziłem w ulicy Gali, ale to nie było konieczne, żeby zauważyć, ile samochodów się tam każdy prawie, kto jechał w Łokietka, nie skręca w kierunku zielonego właśnie w ulicy Gali.
I tutaj pamiętam, że też z panem rozmawialiśmy właśnie z tego pobocza. Ten temat w jakiś sposób ustnie, ale się poruszyłem na spotkaniu z panem Tomkiem Regulskim przy okazji remontu i z panem inspektorem Mandułą z Zbitu. Ja myślę, że najlepiej będzie, jak pan Tomek powie, co usłyszeliśmy i jak to wygląda. No bo nie chciałbym, żeby tak, skoro chodzi o mnie rzeczy, żeby to było po prostu wygląda. Jeśli powiem się pan Grzegorz, no to proszę. Ja tylko odnośnie tych pobocznych. W ubiegłym tygodniu była rozmowa z panem Martyłą, który obiecał, że się zajmie tematem w najbliższych dniach. Przyjrzy się sprawie, czy istnieje możliwość dosypania kruszywa bądź poszerzenia tych poboczy, które tam są w stanie, jakim są, to każdy z nas wie. Także temat mamy, powiedzmy, w kontakcie jesteśmy, będziemy się starać w najbliższym czasie, jeśli to oczywiście z jego strony wyjdzie taka możliwość, że będzie możliwość dosypania, zostanie to pobocze tam poprawione. Jeśli chodzi o lustra, to mam informację z poniedziałku. Rozmawiałem z inspektorem, który przedstawił mi sytuację tak, że wyjazd, znaczy ZIKiT nie może ustawić lustra na własny koszt, polepszyć wyjazd z posesji. Natomiast jest inna droga, na koszt właściciela, który jest zainteresowany, takie lustro można zakupić, to jest koszt w okolicach, w zależności od średnicy, od 600 do 800 zł. Jeśli będzie ktoś zainteresowany, to ja skieruję go do inspektora, który pomoże zrobić projekt organizacji ruchu, który będzie bezpłatnie, bo można to zrobić samemu, można skorzystać z druków, które są na stronie ZIKiT-u, a najlepiej podejść bezpośrednio do niego. To jest pan Łukasz Kusek, dział inżynierii ruchu w budynku na Centralnej 53 w parterze, w pokoju bodajże 07. Ale to po nazwisku łatwo znaleźć. I on pomoże przeprowadzić przez tą krótką procedurę, taką papierkową, czyli zrobienia projektu, organizacji ruchu, i to lustro wtedy może tam się pojawić. Bo słyszałem, że tam była wersja, że ktoś z ZIKiT-u powiedział, że tam jest ograniczenie do 40 i lustro nie jest potrzebne. No tutaj... Tu się troszkę musiał ktoś pomylić, bo akurat przy wyjazd z posesji nie podlega oznakowaniu na koszt, powiedzmy, zarządcy drogi. Wyjazd z dróg jak najbardziej, natomiast, ale nie wyklucza tutaj postawienia takiego lustra, tylko no, trzeba pokryć koszty zakupu instalacji tego urządzenia. Także pobocza mamy z tym, że z poboczami jest jedna rzecz, oczywiście to jest na razie lustra, zresztą tak było najszybciej po prostu, bo się widzieliśmy z Stefanem. Pytanie jest tylko takie, czy tam uda się je przy okazji poszerzyć, bo to jest tak naprawdę coś, co mogło już pomóc, bo to, że tam nawet je utwardzimy, to tak naprawdę w sytuacji, o której pan mówił, z tym się niewiele da. Pytanie, czy to wysypanie umożliwi nam poszerzenie, bo no, ja nie odpowiem na to, bo nie ukrywam, nie przeszedłem tego odcinka, żeby w ogóle gdybać na ten temat, już nie rozumiem wiedzy na takiej specjalistycznej, także... Myślę, że na większości odcinku tej drogi jest gdzieś półtorej metra do metra przestrzeni, która jest, że tak powiem, ziemną przestrzenią, a więc rozumiem, że ta można przestrzeń to ona jest poza urządzeniami, poza posesjami, a więc nie widzę chyba problemu. Czyli najważniejszy odcinek od Łokietka do Pętli tak naprawdę. No tak, no bo to jest dojście do przystanku autobusowego. Od ulicy na potoczku idzie dość dużo dzieci rano, przychodzi do przystanku. No i później w tych kierunkach to się to odbywa. Czy jeszcze tak na ogniście, ta ławka przy starej Pętli jest, czy nie ma już? Ona jest. To jest taka domowego... Z tego co się orientuję, to jest prywatny wyrób jednego z sąsiadów. A więc prywatna inicjatywa tutaj wyszła. A kosz na śmieci tam jest? Nie ma. No myślę, że nie. Nie widziałem kosz na śmieci. Chciałem przedstawić, myślę, że panu, ale państwo radni wszyscy wiedzą, że w tym roku na pierwszym miejscu w budżecie była wymiana na kwarcie asfaltowej na ulicy Wielkiego i na ulicy Jai. One były ze sobą powiązane. W zasadzie gdyby nie to, że to co pan już wspomniał, jest w planach wodociągów kanalizacja na ulicy Gai i ulicy Potok na Budzyniu, to w zasadzie to byłoby w tym roku wykonane. Natomiast w związku z tym, że w przyszłym roku w
wodociągi planują wykonanie na praktycznie całej długości, aż do pętli, tam gdzie są domy kanalizacji, zniszczą całą drogę. Na to pieniądze, na to zostały cofnięte pieniądze. Natomiast Rada Dzielnicy nasza podjęła uchwałę do Rady Miasta o to, aby zabezpieczyć pieniądze na dołącza kanalizacyjne do poszczególnych domów. Ja rozmawiałem z prezesem Langerem i Górą, którzy się zobowiązali, że w przyszłym roku faktycznie to będzie realizowana ta przebudowa, znaczy budowa kanalizacji na ulicy Gajga. Tym samym po zakończeniu tej budowy będzie pełna renowacja ulicy Gajg i tej nakładki asfaltowej. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o chodnik, to budowa nowego chodnika to się wiąże z tym, że to już są, to się wiąże z tym, że musi być projekt wpisany do wieloletniego planu inwestycyjnego w gminie Gajg, bo to są dość już większe pieniądze. I tak, żeby to zrobić, jak to się mówi, ten chodnik przy okazji wymiany nakładki asfaltowej, to w projekcie naszej uchwały było wpisane, że asfalt, który będzie sfrezowany, z ten stary, będzie w całości przeznaczony na chodnik wzdłuż jednej na pobocza. Więc myślę, że to się uda zrobić. Ja rozmawiałem wczoraj z panem przewodniczącym, że bierzemy się jeszcze powtórnie do prezesa Langera, do wodociągów, żeby dopilnować tego, żeby się tam złego nie stało i faktycznie rozpoczęli tą budowę. Rozmawialiśmy również o tym, że będziemy jakby monitorować miejskich radnych, bo w ich gestii leży prowadzenie, żeby było faktycznie wprowadzone do budżetu kwota, która gwarantuje, dołącza te kanalizacyjne do poszczególnych domów. Jeżeli by się to wszystko zgrało, to w przyszłym roku byłaby zrobiona kanalizacja na ulicy Gajg i na Budzyniu. Przy okazji byłaby nowa nakładka asfaltowa na ulicy Ten, no i czyli byłby ten jakby prowizoryczny chod. Myślę, że jedna rzecz pan trzeba uzupełnić, bo ja mniej więcej pan wspomniałem wtedy na dyżurze, że pan i żołnierz po takim siedzi roku, właśnie pan przywrócił pana, co pan powiedział, że ma to roku, natomiast warunek, żeby to było robione, to nie jest to wola wodociągów, tylko po prostu kwestia 320 tysięcy w budżecie miasta na te przyłączki. I to jest główna kwestia, którą trzeba zadbać. Ja na pewno bardzo pana prosi, żeby pan też tematem zainteresował radnych miejskich, bo tak naprawdę oni mogą taką poprawkę zgłosić, nawet jeśli to nie będzie w projekcie budżetu. A jak to się nie pojawi w budżecie, to możemy wszyscy tu naraz stanąć na głowie i tak nic nie zmienić w tej kwestii, bo nie będzie się wtedy wodociągi nie wydadzą jeszcze większych środków na coś innego, bo to będzie bez sensu. Na razie rozmawiałem telefonicznie z panią Maliszewską, ona też jest naszą radną dzielnicy i miasta. No dzisiaj nie ma niestety, natomiast ten temat już jej wrzuciłem. Natomiast warto było, żeby ona też to poczuła, że to nie jest tylko moja prośba, czy mojej dzielnicy, ale też, żeby mieszkańcy rzeczywiście potrzebują. Także ja nie będę wymieniał, na pewno można i wszystkich tutaj dzielnicy mamy 7. Pani Prokop Staszewska, pan Kosior, pan Chwajo, pan Ścigalski, pani Maliszewska, pan Jaś Kobiec, ale on jest bardziej z trzeciej dzielnicy, i pan Kalita. I to są radni z naszego okręgu, których można zainteresować. Także no, to jest na pewno jakaś droga i na pewno jest duża potrzeba tego, żeby zainteresować, bo my już na wiosnę bodajże chyba, albo wakacje wnioskowaliśmy o to, żeby się środki na te przyłącza znalazły, jest taka uchwała podjęta, ale ona jest tak naprawdę życzeniowa, no i czy radni ją uwzględnią, czy nie, czy ktoś w projekcie budżetu, czy prezydent to uwzględni, to już są zupełnie osobne kwestie. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Tak, proszę powiedzieć, czy w związku z tym, że ta droga nie spełnia żadnych parametrów dla drogi, ona na takim natężeniu ruchu, czy nie można administracyjnie ograniczyć tego ruchu? Prawdopodobnie jedno ograniczenie może występować co do prędkości, bo co do ilości to nawet ciężko byłoby sobie wyobrazić. Proszę? Nie, ale to ograniczenie tutaj, że tak powiem, siłą rzeczy po tej drodze się nie da szybciej jechać. Przy takim natężeniu samochodów i dziurach, które są w niej. To masz też samo ograniczenie,
tam jest wreszcie, tak? Czyli, nie, tam jest 3,5 tony. Tego rodzaju będzie się tak naprawdę... Ja osobiście nie znam, więc trudno sobie wyobrazić. Jest jeszcze jedno, które nie dotyczy mieszkańca, ale to nie jest w ogóle do obrania pod uwagę, żeby ograniczać dostęp do drogi publicznej i innych użytkowników mieszkańców. No w jaki sposób to by się miało robić? Znaczy nie, to jest tylko możliwe, gdzie jest strefa zamknięta, na osiedlu się doprowadza pod konkretne bloki, tak jak jest się ulicą, która przedstawia. To jest strefa równie. Proszę mi powiedzieć, kiedy jest przewidywana praca na ulicy Zielonej? Kiedy są przewidywane? W tym roku po zakończonym remoncie ulicy na Zielonej teraz się czuwa. Konkretnie dla przypadek na tym momencie całą. A więc jest nadzieja, że gdyby wszystko poszło zgodnie tutaj z zamiarami, to że tą wartę sfrezowaną się wyda wysypać na powodę, tak? Jedną rzecz tylko chciałem... To są nasze główne zabiegi w tym momencie. Jedną tylko rzecz chciałem nadmienić i już kończę. A mianowicie na tym głównym zakręcie tam została nasypana warstwa, ale w związku z tym, że nie ma żadnych słupków ograniczających, to ona słyszy jako ścinają kierowcy po niej zakręt. A więc taka sugestia, czy jeżeli będzie wysypane, czy to jakiś czas nie powinien powstać słupek ten biało-czerwony, żeby na tą w cudzysłowie oni nie wjeżdżały samochody. To jest z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś kwestie jeszcze w sprawach bieżących? A, przepraszam, jeszcze pan Grzegorz chciał w tej sprawie. Nie, bo już ja z panem rozmawiałem na pytanie blisko i wtedy w 3 latach tam mówiliśmy rzeczywiście. Lustro udało się załatwić, to była dosyć najprostsza sprawa. Z miastem niestety rozumieliśmy się o to, że Szakasie sprzeciwiło inwestowanie w infrastrukturę swoją na terenie, które oni uważają, że nawet jest zniszczone i stwierdzili, że oni mogą wziąć w pierwszych miejscach. Niestety my jako radni w zasadzie nie mamy żadnego ciała sprawczego, ani na ZIKI, ani na MPK. My możemy tutaj tylko prosić tak naprawdę, tak jest, że sprawy możemy rzeczywiście wrócić. Tak, pan przewodniczący powiedział, wracamy do sprawy, no zobaczymy, co się nie stanie, prawda? Tak, bo tutaj też mocy w tym sprawie nie mamy. Jeśli chodzi o remont bliskiej, o tym rozmawialiśmy, tak jak mówiliśmy, co stało się na liście, ale no, z powodu tej budowy kanalizacji, to zostało powiedziane, spadło. No mamy nadzieję, że teraz wrócimy do tematu, i wtedy mogę pan powiedzieć w zasadzie. Znaczy, woli uzmienia, myślę, że każdy radny, czy tutaj siedzi, może powiedzieć, że jeśli coś ściągamy z listy tej, której przez 10 lat może to tylko w wyniku negatywnej opinii z FIP-u, który to uzgadnia z nie widziałam. No, z nimi po prostu nie możemy dyskutować, jak mamy jakąś negatywną opinię, to nas powstrzymuje. Przepraszam, proszę Państwa, tam to chodzi o życie ludzkie. Chodzi o życie ludzkie. Jeżeli nie możemy zrobić nakładki, to wydzielmy pas, nawet ten ziemny, utwardźmy walcem, niech ludzie nie idą po ulicy. Bo jeżeli nie możemy inwestować grubych milionów, ja też logicznie rozumiem. Jak mamy wrzucać pieniądze w błoto, to tak jak łokietka się robiło, że najpierw się robiło kanalizację, kładło się asfalt, a później za 2 miesiące rwało się ten asfalt i kładło się wodociąg. Nie chodzi o to, żeby tak robić, bo to jest bez sensu. Ale pomyślmy, że człowiek jest na tym wszystkim. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pytałem już kilkakrotnie, nie widziałem tych zgłoszeń, w związku z tym przechodzimy do...